Zobaczmy na te warunki. Wielkim szczerze, szanowni Państwo, dla aktywnego udziału w zawodach. Zwolnił nas drugi dzisiaj startujący reprezentant Adam Zabieraj. Przegrał pierwszą walkę, przegrał z zawodnikiem, który nie awansował do finału, więc nie zobaczymy go, nie widzimy go w procesie. Radę są wolni. Pierwsza minuta. I dwa punkty dla rywala. Piotr Janułowicz. Dwa minuty do końca rundy. Dwadzieścia sekund. Dziewięć sekund. I ostatnie pięć. Koniec pierwszej rundy. Tę rundę nasz reprezentant przegrywa 0-2. Oczywiście tego przerwy i druga runda walki o brązowy medal. I teraz zobaczmy, może druga runda będzie bardziej skuteczna dla naszego reprezentanta. Może w drugiej rundzie będzie walczył skutecznie. Za chwilę zobaczymy, jak będzie dyskusja sędziowska. Przypomnę, że następna walka to walka w kategorii 66 kg. Szwajca Gregory Sarasen zmierzy się z zawodnikiem Korei Południowej Jungiem po Jungiem. Decyzja 1-1 za tę akcję, a więc 2 punkty na Polak, 1 punkt na reprezentanta. Interesuje na to, co pani o tym usłyszała. 1 punkt naliczony, 3-1. I pół minuty.
31 cm. Prowadzimy razem z inspiracją w orbicie. Jest zatem 1-1 i przed nami runda, która zdecyduje o których zawodników zdobędziemy na obrazowy, kto nie będzie walczył o olimpijską kwalifikację. Jadą z Mołdowy. Brawa dla naszego reprezentanta.